Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Mission24, a jest to pierwszy odcinek z gry Darkest Dungeon. Odcinek, zapowiedź nowej serii, jak widzicie, jest kamerka. Darkest Dungeon, gra turowo-strategiczna, moim zdaniem bardzo fajna. W trakcie gry będę Wam tłumaczył mniej więcej, o co chodzi. Będziemy grać na tym tak jak normalnym, to się nazywa najmroczniejszy, ponieważ to jest bardzo, bardzo trudna jednak gra. Parę razy w tygodniu, dwa, trzy, tak mi się wydaje, może się uda zrobić, jak nie to dwa. I szykuję się powoli do nagrania Amnezji. Także Amnezja też będzie, choć nie idzie mi to zbyt dobrze, ponieważ no, ja troszeczkę się boję tej gry i były już dwa podejścia, żeby to nagrać i dwa były nieudane niestety. No ale trudno, będzie trzeba zrobić trzecie. Człowiek uczy się na błędach. A teraz wejdźmy do kasenki. You will arrive along the old road. It winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside. Leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road. And on its writhing path, you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. Okej, także to był wstęp do gry. Taki mniejszy. Tutaj normalnie będzie samouczek, oczywiście ja go już przechodziłem. Będę Wam tłumaczył. Jeszcze nie wspomniałem, że odcinki będą około, tak jak zwykle, 20-minutowe. Jak się zagram, to pewnie 25 minut. No generalnie tu są ruiny do zwiedzania. Także na przykład teraz zrobimy ten prolog i jedną ruinę. Tak, żeby to miało jakiś sens, to pewnie będzie około 20 minut. Możliwe będzie tak, że na przykład w pewnym momencie będą długie bardzo te ruiny i zajmą nam na przykład godzinę. No to rozdzielimy to na dwa odcinki, tak? Żeby było. Albo jeden dłuższy wrzucę, tak jak będziecie chcieli. Dobrze, na początku mamy krzyżowca Roinalda, który zawsze się tak nazywa, i Dismas Oprych. Oni mają, jak widzicie, tutaj swoje specjalne umiejętności i przesunięcie. On się może, że on ma tam dużo zwinności, szybkości, to on może się dwa w tył, dwa w przód przesunąć, a ten tylko jeden, tak? Ten ma kara boska, czyli duże obrażenia, ale tylko w dwóch z przodu, bo macie napisane tutaj te białe, takie żółte grupeczki, to jakby na którym pozycji on może stać, żeby zaatakować tym atakiem, a czerwone to w którą pozycję przeciwnika może uderzyć, bo będziemy mieli czterech tak jakby członków drużyny, pierwsze miejsce, drugie, trzecie, czwarte, i w zależności od klasy na tym miejscu on będzie musiał stać, tak? Drugi atak jest taki, że też z pierwszego albo drugiego miejsca, także krzyżowiec zawsze stoi na pierwszym, bo on ma wszystkie jak takie praktycznie możliwe na pierwszym miejscu, także on tutaj będzie stał i on mniej troszkę bije, ale to jest AOE atak, czyli pierwsze dwóch atakuje. Tu jest ogłuszający cios, którego bardzo rzadko w sumie używam. I tutaj może sobie zwiększyć pochodnie, oznaczyć cel i zwiększyć sobie ochronę. Także w sumie, tylko że to może użyć tylko raz na bitwę, jak tutaj czytam. Oprych ma tak, puszczenie krwi, czyli taki ciachnięcie takim tym swoim sztyletem. I on ma jakieś tam obrażenia, dość spore, i nakłada krwawienie, które jest dość fajne. Dwa punkty na rundę, przez trzy rundy. Wystrzał, który ma obrażenie mniej więcej takie jak puszczenie krwi, ale on może zaatakować te tylnie rzędy, bo ty możesz tylko pierwsze dwa. I strzał rozpryskowy, pierwszych trzech przeciwników jest w stanie zaatakować, ale niestety ma bardzo małą celność i mniejsze, oczywiście mniejsze obrażenia. I jeszcze użycie podstawy bitwy raz może dać. Strzał śledzący, który bije bardzo mało, ale wzmacnia go. Daje mu plus 12% do obrażeń, plus 6 do celności i plus 4% na kryta. Także to też jest dobre, jak na przykład dłuższa bitwa się szykuje. To pewnie na parę rund będzie odpalone. I teraz tak, idziemy sobie do tej sali, bo tutaj będą takie ruiny w salach.
Przechodzimy sobie. I mamy walkę. Tylko to jest dość prosta walka, ponieważ jest tylko jeden przeciwnik. Normalnie będzie 4 na 4 zazwyczaj. Trzeba to rozwiązać, jak zawsze będzie trzeba jak najbardziej taktycznie podchodzić do tych walk, żeby tracić jak najmniej życia i żeby przeciwnicy nałożyli jak najmniej stresu. Bo stres też jest w tej grze, to później wytłumaczę, jak to działa. Że tutaj mam pasek niby do 200, ale jak do 100 dojdzie, to jest szansa, że albo dostaniemy debuffa, że będzie na przykład paranoja i on będzie dawać jakieś teksty i inni też będą dostawać tutaj stres, albo właśnie napływ sił mu dojdzie, czyli zniweluje mu się ten stres i jeszcze będzie dawać teksty takie, które będą zmniejszać stres. Także że punkty życia, chcemy ich mieć jak najwięcej, a stresu chcemy mieć jak najmniej. Spróbujemy go ogłuszyć. Szansa na to jest 100%, tylko że on ma 25% odporności. One są tutaj napisane w tym dolnym rogu. I odporności 25%, czyli teoretycznie jest 75%, czego ogłuszymy. Trafiliśmy go i weszło ogłuszenie. Teraz nasz oprych, nie możemy w niego dać wystrzału, no bo stoi za blisko, ale możemy dać mu upuszczenie krwi tym nożykiem. I on teraz dostał 2 obrażenia na rundę, ogłuszenie, zostało mu 2 punkty życia, czyli teoretycznie my nic nie musimy robić, a on zginie. No ale oczywiście go dobijemy. To była najbardziej podstawowa walka, także tego się nie dało przegrać. Ale zrobiliśmy tak, że jeśli bym nie dał tego ogłuszenia, to mógłby nam zadać jakieś obrażenia, tego oczywiście nie chcemy. Mamy tutaj namiot, przeszukamy sobie go i znaleźliśmy 350 zł. Zawsze coś, tak? Zawsze coś. Wchodzimy, jest tutaj skrzynia. To jest początkowa skrzynia i tam jest zawsze pułapka, także ja jej nie zaprezentuję wam i zobaczycie, jak to działa. Ale wiem, że tam jest pułapka. Dobrze, możemy sobie dać to ten strzał, który widzicie zadaje 2 do 3 obrażeń, bo to jest tutaj w dolnym rogu, w prawym dolnym, to macie generalnie wszystko napisane. Wiemy, że ten gość to jest człowiek, bo będą różne potwory. Szanse na trafienia krytyczne, szanse na trafienia, obrażenia. I tylko, że te obrażenia są niby 2-3, ale jak trafimy krytyka, to może być na przykład 4-5, ale krytyk jest tylko 5% szans, także ciężko będzie go trafić. I też unik i szybkość. Unik, no to jaka szansa jest na unik, a szybkość to który w kolei ten gość będzie miał swoją turę. Ten, że Dismas, on ma szybkości 7, a oni mają mniej, to oni pierwsi, to Dismas pierwszy, potem będzie ten, potem nie wiadomo, bo oni mają po 1, tak? No ale damy ten strzał wzmocnienie. I on dostaje na jeden ruch swój wzmocnienie dość duże. On strzelił, nie trafił w obu. I teraz strzelił i niestety trafił i przesunął naszych. Ja bym spróbował go ogłuszyć. Jest 50 na 50 szansa. Ale się udało. Super. Teraz będzie Dismas. To dajmy mu to upuszczenie krwi. 7 punktów obrażeń i krwawienie. Najpierw w sumie wolałbym się zająć tym parszywym fizylerem, ponieważ on jest trochę potężniejszy, ale no niestety chyba nie będzie nam dane to zrobić. Spróbuję go jeszcze raz ogłuszyć. Niestety teraz się nie udało. A nie, bo on był ogłuszony. Ojejku, pomyliło mi się. Nie zauważyłem. No to był lekki błąd, ale nie powinno nas to kosztować zbyt wiele, bo to jest początkowa bitwa, także nic się im nie stanie. I jeszcze jest tutaj taki motyw, że jeśli my wrócimy nimi do miasta, to oni życie od razu 100% mają. Od razu są uleczeni, ale stres, niestety tak nie działa ze stresem. I stres będzie trzeba redukować za kasę i to oczywiście będzie trwało, czyli mamy załóżmy swoją podstawową czwórkę, nikt nie ginie, ale mają bardzo dużo stresu. To nie jest tak, że my ich dajemy, oni sobie leczą tak w pół sekundy i znowu nim lecimy. Nie, nie, nie. My ich dajemy, idziemy na misję, jak wrócimy, to dopiero jest szansa, że jeśli nie mieli bardzo, bardzo dużo tego stresu, to spadnie wtedy do zera. I my tutaj możemy wrócić do osady albo kontynuować przygodę. No jest tutaj ta skrzynka, ona jest pułapką, ale wam pokażę. Proszę bardzo, jest pułapka, ale jest odporność tak samo. Normalnie moglibyśmy mieć kupiony kluczyk, który otworzyłby tą skrzynkę i nie dość, żebyśmy nie dostali pułapką, to jeszcze dostalibyśmy rzeczy z tej skrzynki. Także warto brać ze sobą te rzeczy. No tutaj dostaję medytator, bo też są buffy albo debuffy. To się nazywają takie... To są lęki i takie buffy postaci.
Można jest sobie patrzeć na Raylanda, on jest bojaźń Boża, w mieście ostracowie wyłącznie dzięki modlitwie. I kleptomania, skłonność do kradzieży. To jest coś takiego, że idziemy, idziemy, idziemy i mam na przykład plecak, albo tak jak był ten namiot. I normalnie ja mogę zadecydować, czy brać to, czy nie. Bo niektóre przedmioty będą działać tak, że ja wiem, że tam jest pułapka, da się ją rozbroić, jeśli mamy jakiś przedmiot, ale jeśli nie, to po prostu nałoży się na nas jakiś debuff. I lepiej wtedy ominąć po prostu coś takiego. Ale ja mu się może odpalić kleptomancja i on nie dość, że to otworzy, to ja nie będę mógł mu szansy dać, żeby to otworzyć na przykład z kluczem. Ale ma szybko ręki, plus 4 szybkości w pierwszej rundzie, to jest dobre. I wojownik światła plus 10 obrażeń się pochodnia powyższa 75. To jest świetne, bo staram się tego utrzymywać. Ten jest silny czerep, odporność na ogłuszenie, szybkość, skuteczniejsze obniżanie stresu w czasie medytacji i obozowania. Fajnie, znany oszust to nie może uprawiać hazardu. Dobrze, na początku to była taka pierwsza podstawowa misja, ale bierzemy sobie dwóch kolejnych, żeby mieć tą czwórkę. I tutaj widzimy, że tutaj jest kapłanka. Najlepsza pozycja. Ona nie ma tak jakby. Jak macie Dismas, to on jest tutaj drugi, trzeci, bo on ma po prostu z tego ma wszystkie umiejętności idą. Tutaj jest maczuga. Cios maczugą, które nie używa się na tej postaci. Używa się tylko tych trzech. I po prostu jak będziemy mieli gildię, to sobie to zamienimy na to. Będzie leczenie drużynowe i mamy oślepiająca światłość, leczenie i oświecenie. Nawet damy sobie wyrok i boskie pocieszenie. To będzie na trzecim miejscu, a padasz zarazy będzie na ostatnim miejscu. I teraz robimy sobie, mamy naszą drużynę. I mamy pierwsze runy, które są na ucznia poziom pierwszy. Kamień zdrowia, który moim zdaniem jest fajny właśnie na przykład na Reynalda, żeby go założyć, bo on wtedy dostanie minus 1 do szybkości. To za dużo nie zmieni na nim tak naprawdę. A plus 10 do życia, który da mu 3 punkty życia, albo 4, nie jestem pewien. W tym momencie 3 punkty życia, a jak ulepszymy zbroję to 4, albo 5 nawet. Także to będzie duży buff. Ale wchodzimy do ruin, ale zanim wyjdziemy musimy kupić pochodni. To jest krótkie, także 8, 2 łopaty, 12 prowiantów, bo 12 to jest tak, także jak teraz kupię to kolejne miejsce nie zajmie, mamy tylko tyle miejsca, ograniczone to jest. Także musimy też na to patrzeć. 2 wody święcone, 2 kościane klucze, 2 serum, 2 te laudanum, choć mi się to jeszcze nigdy nie przydało, ale lepiej mieć niż nie mieć. I z takim zestawem możemy wyruszyć w nasze pierwsze ruiny. 2, 4, 6, 7. No. Idziemy, musimy obserwować, żeby pochodnia była zawsze dość zapalona. Tutaj mamy jedną darmową pochodnię, którą oczywiście zabieramy. I wchodzimy do pierwszej sali. O, zapalę szybko światło, udało mi się zapalić, bo teraz mamy im lepsze światło, tym mamy większe buffy i mamy szansę na zaskoczenie, unik na zwiad. Wszystko nam no, po prostu tak, no opłaca się to mieć. Widać, że tutaj są kościane pomioty. One tam mają, no nie mogą krwawić, mają 200% odporność na krwawienie, no bo to są szkielety, nie może krwawić. Widać, że Dismas może wystrzelić i jest szansa, że go zabije, bo ma 5-9, a ma 8 HP. Udało się, wylosowało, nie zawsze tak losuje. Możemy dać trujący podmuch, który zadał jeden obrażeń i dał mu zarazę 5 na turę. No i naszym krzyżowcem go dobić. Prosta dość walka. I tutaj mamy tą skrzynkę, którą otwieramy kościanym kluczem. Albo i nie. Jeśli się skrzynki nie otwiera kościanym kluczem, bo zapomniałem, że to jest normalna skrzynka, to ją się po prostu normalnie otwiera. Ale są takie tak jakby zabezpieczone skrzynki i one wtedy niestety trzeba otworzyć kluczem. Tutaj mamy przeszkodę. Jakbyśmy ją łapkami chcieli ją oczyścić, to nie dość, że czas nam zabierze, czyli pochodnia spadnie, a oni się wszyscy zestresują. Dostaną trochę stresu, spadnie im życie. Tutaj mamy najgroźniejszy akolita okultystów. On nam nie bije obrażeń, tak naprawdę, ale on nam nakłada masę stresu. Także jego trzeba wyeliminować jak najszybciej. Także na niego leci całe agro z naszej drużyny, żeby po prostu nałożyć jak najmniej stresu na naszych sojuszników. Widzicie? 23 stresów leciało, on ma już 46. Możemy w sumie. Nie. Damy mu truciznę, która bije 4 obrażeń na turę. Reinaldem zajmiemy się przed nim szeregiem. O, ale wolsnęło, miało 3-7. Tutaj damy oświecenie, które jest zadaje małe obrażenia, ale szansa na ogłuszenie i daje trochę do pochodni. Także to nam się przyda. O, krytyk 3. Krytyk to troszkę stresu zredukuje. On się już od zarazy zginie. I teraz trzeba się zająć tymi szkieletami z przodu.
jeden trafił za małą ilość życia, drugi unik, także bardzo dobra runda to była. I teraz ten strzał rozpraszany, który ma szansę zabić trójkę. Dało się dwóch zabić i ten ma dwa życia. Teraz już jedno, zaraza i ma jeszcze debuffa. Teraz była jego tura, także na zarazę zdechł. Mamy pierścień łucznika, plus 5 celności, biegłości, walki dystansowej, także to będzie dobre na oprycha, ponieważ ten wystrzał jest dystansowy, strzał rozpryskowy to dystansowy i ten strzał śledzący też jest dystansowy, także na niego to będzie bardzo dobre. Tam jeden mniej szybkości, ale ta 5 celności jest bardzo dobra. Teraz mamy zwiad, czyli nie idziemy w ciemno, zobaczymy co tu będzie. Pójdziemy do może sali z bitwa w sali ze skarbem. O, pogwizduje właśnie. I otwiera. Normalnie bym to wziął, no ale niestety kleptomancja się odpaliła i nigdy nie dotkniemy tych łupów, czyli klucza i 250 złotych monet. No ale trudno się mówi. Może zaskoczenie? Zaskoczenie, czyli oni będą wykonywać turę w ostatniej kolejności. Ile tam zostało świecek? 6, to sobie zapalę chętnie. Dałbym, nałożyłbym temu akolicie zarazę. Wystrzelił do niego. Kurczę, nie trafił niestety. Ten się musi zająć przednim rzędem. Spróbujmy awanturnika walnąć za 7. No to dobrze. Ogłuszyć może się uda. Udało się ogłuszyć, to jest bardzo dobra informacja. Jak widzę, tutaj troszkę się rozgadałem i odcinek troszkę dłużej zajmie niż te 20 minut, ale chyba się nawet ucieszycie. Dobrze. Temu nałożymy zarazę, bo to się stakuje, czyli teraz będzie miał 8 na turę i ginie. Świetnie. Temu nałożymy, bo to już jest człowiek, czyli krwawienie na niego działa. Krwawienie 2 na rundę, on ma niestety 3, czyli zostanie mu 1 życia. Ale w następnej turze już zginie i dał nam krytyka i nałożył przez to stres. I nałożył także krwawienie. Także nasza kapłanka go uleczy za 4, a nasz siewca zarazy ma taki spelek, jeśli mam odblokowany, mam bitewne panaceum, który ulecza zarazę i tamuje krwawienie. Mało leczy, bo tylko jeden, ale to krwawienie zredukowane, czyli tak by 5 życia oszczędzone. Ty ulecz 5 życia kolejne i teraz zabijamy go bez problemu. I tak naprawdę na tej bitwie straciliśmy bardzo mało, bo dużo się uleczyliśmy. Otwieramy kościanym kluczem skarb i mam 850 zł i onyks warty 500. Kolejny zwiad udało nam się zrobić. I gdyby nie było tego zwiadu, nie wiedzielibyśmy, że jest tutaj pułapka i po prostu byśmy w nią weszli. A tak to Dismasem, naszym oprychem, 90% szans na rozbrojenie tej pułapki. Nie udało się. 10% na to było, żeby on wszedł w tą pułapkę. No ale dobra, trudno. Trudno się mówi i leci się dalej. Idziemy teraz do tej sali z bitwą. To rozbroi tą pułapkę. Teraz mu się udało i zredukuje mu to trochę stres. 8, bo 8, ale zawsze coś. Dobrze. Światło. Bo jak wchodzimy na mniejszym świetle, to potwory dostają buff, a my debuffy. Także nie chcemy tego. Dobrze, teraz są kościane tutaj pomioty, które można strzelić. Ja bym najpierw tego kuśnika załatwił, oczywiście unik. Dałbym mu w takim razie. Nie, uleczyłbym naszego oprycha. Kapłanka jest dość fajna, bo dość potężnie leczy. Szkoda tylko, że nie leczy stresu, ponieważ jakby leczyła stres, to naprawdę byłaby przepotężną postacią. Najlepszą chyba, albo jedną z najlepszych gier, ale no niestety nie można jej wszystkiego. Bo ona ma tak, leczenie stuna, daje pochodnie, sama siebie leczy, zadaje obrażenia, też nawet spore na jednym. Jeden spell ma taki, że bije. Na drugim poziomie tej postaci, ona ma teraz zerowy, na drugim poziomie zadaje obrażenia rzędu 8 i leczy się za 4. To jest dość dużo. Naprawdę. Jemu chyba zostanie jeden życia. Tak.
Kurczę, nieszczęśliwie. No i taka panka będzie teraz musiała samą siebie leczyć. A tak to mogłaby użyć swojego takiego sperka, zadać obrażenia i sama siebie uleczyć. No ale niestety nie mam go odblokowanego. To będzie się oczywiście dało odblokować, ale w troszkę w późniejszej fazie gry. Tutaj możemy ich potraktować tym atakiem obszarowym, bo ten też wtedy dostanie. Trujący podmuch daje 0, ale zarazem 5. Dobrze, i oni teraz giną. Także Dismas zabije to truchło. Mam nadzieję, że jeszcze ta kapłanka będzie miała turę. Świetnie, i ona siebie uleczy. Za 4, bo za 4, bo za 4, ale zawsze coś. I dostaliśmy bransoletę wojownika. Obrażenia do biegłości walki, wręcz minus 4 do uniku. W sumie możemy to założyć na naszego krzyżowca. I naszą kapłanką tutaj z wodą święconą wziąć tą wodę i dostajemy życie i redukuje nam to stres, także bardzo przyjemnie. Idziemy, teraz wracamy. I zostały nam dwa pokoje do spadania. Tego korytarza nie będę ładował, bo tutaj jest tylko jeden obiekt, który niekoniecznie musi być dobry. Także to tylko strata czasu i byśmy musieli przejść tam dalej, bo jak się cofamy, to też nasi ludzie dostają stres. Plecak, który otworzymy, bo tutaj nie może być żadnych złych rzeczy. O, 12 prowiantu, to dość sporo. Światło. Już tam się pochodnie powoli też kończą. O, właśnie zgłodnieli, także damy im jeść. Wchodzimy tutaj, nic nie ma. O, jest świat. Kontynuujemy przygodę, bo tutaj coś może być. O, właśnie, bitwa w sali ze skarbem, ale przed tym jeszcze jest przeszkoda. Używamy pochodni i użyjemy je jeszcze raz, żeby to tylko zwolniło się miejsce. Używamy łopaty, czyli po prostu tak jakby usuwamy tę przeszkodę w sekundę i walka. Kościany dworzanin, który zadaje stres, czyli agro leci na niego. 6 obrażeń już dostał i teraz on już zginął. Kiedy nastąpi jego tura? Jednak nie, bo nie nałożyliśmy na niego zarazy. 10% miał na odporności. Czyli praktycznie nic, żeby się przed tym osłonić. No ale niestety się nie udało. To zadaje obrażenia 1 do 2, a to 1 do 2. To może chociaż uda się nałożyć ogłuszenie. Udało się. Czyli stresu nam nie powinien nałożyć. To jest dobra informacja. Bo tak jak mówiłem, z tym zdrowiem to oni teraz jakby wszyscy wyszli na 1 HP, do osady wracają mają 100%. Ale stresu niestety się tak nie leczy. I jeszcze jak tutaj zejdzie do zera, to oni niekoniecznie giną. Wtedy są u wrót śmierci. A to oznacza, że jest szansa, że przeżyją. Każdy tak jakby atak, który zadaje im obrażenia, ma szansę ich zabić. A każdy atak, który ich leczy, po prostu ich leczy i wycofuje z tych wrót śmierci. Ale jak oni wracają z tych wrót śmierci, to mają ogromne debuffy do bicia, ochrony, zadawanych obrażeń, krytyków, szybkości uniku, do wszystkiego praktycznie. Ale nie giną. Krytyk za 10, piękny krytyk. Czy ważny, nie powiedziałbym, bo i tak ta bitwa była wygrana bez większych strat. On teraz dostał zarazę, także tutaj już się nic nie stanie. No teraz jeszcze zdałem sobie AOE i nie trafiłem nim. Nałożymy na niego ogłuszenie. Udało się, bo ma 25 odporności tylko i zginął od zarazy. Bierzemy wszystkie łupy, wracamy naszymi do poprzedniego ustawienia i mamy akurat jeden kościany klucz. Otwieramy skrzynkę, no i mamy akt własności popiersie. I te akty własności popiersia, portrety i herby są potrzebne po to, żeby wracamy teraz do osady. Tutaj sobie przeskipujemy wszystko. Dobyliśmy 4000 zł plus 3 za nagrodę z misji. Oni wszyscy awansowali na pierwszy poziom, ci nowi, ci starzy troszkę do drugiego. I dostali ciekawość, obsesja posiadania gromadzenia wiedzy, broń minus 20% ulepszeń broni. A on nie uwaga, minus 4 szybkości w pierwszej rundzie, minus dojeników w pierwszej rundzie. No niestety, to nieprzyjemne dość. Trudno się mówi. A te w lewym dolnym rogu, co mamy, popiersia, portrety, akty i herby, służą do tego, że jak mam na przykład ten diligence, tutaj są nowi bohaterowie, możemy je ulepszyć właśnie za te herby i portrety i te inne takie. Także ja od razu ulepszyłbym sobie na taki poziom. Tutaj chyba jeszcze nie mamy tego, tak. A tutaj jest opactwo. Na przykład tu jest, się leczy właśnie ten stres. Ale tutaj nie ma w ogóle tak naprawdę jeszcze stresu.
Oni nie mają nałożonego. Lazaret jeszcze nie jest odblokowany. W lazarecie można leczyć na przykład te nawyki. Auto nawyki się nazywało, no właśnie. Tutaj jest nasz taki wspomnienia, a tutaj jest cmentarz, który będzie nam pokazywał wszystkich bohaterów, którzy zginęli. Ja chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za to, że byliście ze mną i chciałbym was zachęcić do lajkowania, subskrybowania, zostawienia komentarza. Jeśli coś trzeba poprawić, to możecie o tym jak najbardziej napisać, tak żeby wam się jak najlepiej oglądało i do następnych odcinków. Siemka!